Cześć, witam Cię w Kancelarii SH. Dzisiaj odpowiem na najczęściej zadawane pytania w sprawie o rozwód. Serdecznie zapraszam. Pytanie pierwsze. Co to jest rozwód? Rozwód jest to rozwiązanie małżeństwa na żądanie jednego lub obojga małżonków. Aby sąd mógł orzec rozwód, między małżonkami musi dojść do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Pytanie drugie. Czym jest rozwód bez orzekania o winie? Rozwód bez orzekania o winie jest najbardziej polubowną formą rozwiązania małżeństwa, gdyż małżonkowie planujący się rozwieść muszą dojść do porozumienia. Najprościej tłumacząc, między małżonkami nie występuje spór w kwestii warunków rozstania. Pytanie trzecie. Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie? Rozwód z orzeczeniem o winie jest jedną z form rozwiązania małżeństwa. Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się w sytuacji, gdy jeden z małżonków chce dowieść, że druga strona ponosi odpowiedzialność za rozpad ich małżeństwa. Pytanie czwarte. Rozwód bez orzekania o winie, a wpływ na alimenty od małżonka. Forma rozwodu w kwestii alimentów na małżonka nie ma znaczenia. W razie rozwodu bez orzekania o winie i zasądzenia alimentów na współmałżonka obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem 5 lat od ogłoszenia rozwodu lub w sytuacji, kiedy współmałżonek pobierający świadczenie alimentacyjne wstąpi w związek małżeński po raz drugi. Pytanie piąte. Gdzie należy złożyć pozew rozwodowy? Pozew rozwodowy zawsze wnosi się do sądu okręgowego, niezależnie czy jest to pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie. Znajduje się on w obszarze ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli małżonkowie nie mieszkali razem, żadne z nich nie mieszka w dawnym miejscu zamieszkania lub w jego okręgu, wówczas pozew rozwodowy wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Kiedy nie można ustalić miejsca zamieszkania pozwanego, pozew wnosi się do sądu miejsca zamieszkania powoda. Pytanie szóste. Czy można złożyć wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie? Decydując się na rozwód bez orzekania o winie, małżonkowie powinni złożyć zgodny wniosek w tym przedmiocie. Sąd wówczas nie orzeknie o winie żadnego z małżonków. Pytanie siódme. Jak długo trwa rozwód? Czas trwania rozwodu jest indywidualny dla każdej sprawy. Trwanie procesu rozwodowego uzależnione jest od stanowiska małżonków. Jeżeli małżonkowie są zgodni, na przykład co do formy rozwodu, proces rozwodowy ulegnie znacznemu skróceniu się. Z drugiej zaś strony, kiedy jeden z małżonków chce rozwieść się z winy drugiego małżonka, będzie musiał udowodnić jego winę. Wówczas przesłuchiwanie świadków, zebranie dowodów i zapoznanie się z nimi przez sąd będzie prowadziło do przedłużenia całego procesu rozwodowego. Pytanie ósme. Ile kosztuje rozwód? Nie można jednoznacznie określić, ile kosztuje rozwód. Można natomiast wskazać, iż opłata sądowa od złożonego pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Jeżeli wnoszący pozew chce dołączyć do niego np. wniosek o podział majątku, musi liczyć się z dodatkową opłatą sądową wynoszącą 300 zł. W przypadku zgodnego podziału majątku lub 1000 zł w sytuacji, gdy małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku. Występuje między nimi spór o podział majątku. Pytanie dziewiąte. Jak złożyć pozew o rozwód? Sporządzony i gotowy pozew rozwodowy należy złożyć osobiście w biurze podawczym lub należy go wysłać listem poleconym. Pytanie dziesiąte. Czy można starać się o zwolnienie z opłat sądowych? Tak, wniesienie wniosku o zwolnienie z opłat sądowych jest możliwe zarówno przy okazji kierowania pierwszego pisma procesowego do sądu, jak i na późniejszym etapie postępowania. Pytanie jedenaste. Kiedy można starać się o zwolnienie z opłat sądowych? Jeśli chcesz, aby sąd zwolnił Cię z opłat sądowych, musisz wykazać, iż poniesienie kosztów sądowych negatywnie wpłynie na Twoją sytuację finansową, jak i rodzinną. Dokładniej tłumacząc, należy udowodnić, że nie stać Cię na poniesienie tych kosztów. Pytanie 12. Ile kosztuje prawnik, adwokat rozwodowy? Wynagrodzenie prawnika, adwokata ustalane jest indywidualnie z każdym klientem. To od rodzaju prowadzonej sprawy oraz poświęconego czasu prawnika czy adwokata, na jej rozwiązanie zależy jego wynagrodzenie. Pytanie 13. Kiedy można uzyskać rozwód? Główną przesłanką do rozwiązania małżeństwa jest trwałe i zupełne zerwanie pomiędzy małżonkami więzi duchowej, czyli na przykład wygaśnięcie uczuć między małżonkami, fizycznej, czyli na przykład pomiędzy małżonkami wygasły relacje intymne, nie istnieje pożycie małżeńskie, gospodarczej, czyli nieprowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, to znaczy nierozdysponowanie wspólnie środkami zgromadzonymi na koncie bankowym, czy też
niepłacenie wspólnych rachunków. Pytanie 14. Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie? Jeżeli małżonkowie wyrażają zgodne stanowisko co do rozwiązania małżeństwa, nie istnieje między nimi na przykład spór o podział majątku czy ustalenie władzy rodzicielskiej w przypadku posiadania małoletnich dzieci, czy również ustalenie pobytu dziecka, uzyskanie rozwodu możliwe jest już na pierwszej rozprawie. Pytanie 15. Czym różni się separacja od rozwodu? Różnice między separacją a rozwodem są nieduże, ale znaczące. Małżonkowie decydujący się na separację wciąż pozostają w związku małżeńskim. Jest on tylko w pewnym czasie zawieszony. Na separację decydują się osoby, które widzą możliwość uratowania małżeństwa. Natomiast rozwód rozwiązuje więzi małżeńskie, a małżeństwo takie pozostaje istnieć. Małżonkowie starający się o rozwód nie widzą szans na uratowanie ich małżeństwa.